ktoś mi pisze. Zawsze jak coś robię, to mi ktoś pisze. Na Discordzie. Zapraszam na Discorda. Link w opisie. Siemanko, dzisiaj pokażę wam mały tutorial, jak zrobić malowanie prosto i szybko z wszystkimi folderami itd. Za pomocą programu PaintJobPacker. Pierwsze, żeby ściągnąć PaintJobPacker z internetu, są dwie wersje. Tutaj jest z GitHuba PaintJobPacker, link w opisie prawdopodobnie. To mamy dwie wersje, bez template'ów i z template'ami. Template'y, czyli wzorce do malowania malowania robienia skinów. Tutaj ściągam, ja już to nie będę ściągał, bo to mam. I jakiś program graficzny, który obsługuje DDS. Na przykład Photoshop z DDS plugin, GIMP, który obsługuje już ten DDS-y. I tak samo PaintNet, obojętnie. Ja mam ogólnie korzystam z GIMPa, więc na tym będzie polegał dzisiaj nasz ten tutorial. Będę pokazywał, jak w GIMPie to zrobić, na innych programach się nie znam. Więc tak, zaczynamy. Cięcie powinno być. Jest dźwięk? Jest dźwięk. Włączamy sobie PaintJobPacker. Witamy tutaj powitalny ten. Ja mam kraj Polska. Po polsku jest na szczęście, więc bezproblemowo to możecie przeczytać co, gdzie i jak. Wybieramy sobie Error Track Simulator. Tu mamy Single Job Paint. PaintJob, czyli tylko na naciągnik siodłowy. PaintJobPacker z tym paczka malowań to mamy na ciągniki siodłowe, naczepy, wywrotki, cysterny, tyle ciągników siodłowych, ile wszystkie ciągniki możemy zrobić, a możemy sobie jednym z naczepą tylko po prostu, nie? To zrobimy na dzisiaj, zrobimy sobie na single, nie? Jakbyście chcieli na ten paczkę malowań, to zapraszam do komentarzy. Kontynuuj. I tutaj oczywiście tak, nazwa modyfikacji. Ja zrobię YouTube. Mogą być duże nazwa modyfikacji, może być z dużej wersji, bo zobaczymy tutaj, z dużej liter, wersja 1.0, autor Sphinx naturalnie u mnie, u was to u was. Nazwa malowania, damy tutaj jeden. Tutaj jeden, cena, wiadomo, tam sobie damy 1000. 1000, znaczy 7000, 1000 tysięcy może być. Domyślne odblokowanie, damy sobie tutaj odznaczamy. Poziom odblokowania dam pierwszy oczywiście. Informacje wewnętrzne ukryte, nie ten, no to byle co możemy sobie pisać. Tylko największa kabina, daj ten własne kabiny, wszystkie kabiny. Niedziel, podziel jedno na kabinę. Tak jest. Tu ciężarówki i pojazd wybieramy. Ja bym sobie wziął Renatkę. Renatkę sobie wezmę. Tu mamy wszystko. To musi być tylko z małych liter, nie może być z dużych liter. Chyba wszystko dalej. Utwórz i zapisz. Jak macie template'ami, żeście ściągnęli, to teraz tak. Za długa. No właśnie, i to za długa też nie może być. DDS damy. Utwórz. I teraz macie następne okienko, które tu jest do warsztatu na Steam, to trzeba tam coś innego jeszcze zrobić, nie wiem, nie interesowałem się tym, bo nie mam zamiaru sobie od razu na Steama wrzucać, po co. Użyć szablonów zamiast pustych symboli. To te właśnie te szablony, które to ściągnęło jednocześnie, nie? Jeśli nie macie tego, to ściągnęliście wersję bez template'ów. Template'y można mieć osobno, bo i tak można podmienić później w tych plikach te template'y. Tam użyj, bo już mam. Generuj. Wygenerowało. I pojawia wam się taki otóż folder. W tym folderze. To jest How to complete your mod. A tu nazwa tego, czyli nazwa tej naszej folderów, paczki malowań, obojętnie jak to zwał. Wchodzimy do Vehicles. Track. Upgrade. Paint Job. Tutaj jeden. Energy. I tu mamy wszystko. Co ten? Bulbar to nie. Co to jest w sumie? Nie wiem nawet. W sumie pierwszy raz Renatkę robię. High Sleeper. Weźmiemy sobie kabina A. High Sleeper. U mnie się otwiera automatycznie w GIMPie.
Mam nadzieję, że ten tutorial nie będzie 2 lata trwał. Ok, bo to TDS-a konwertuje i tu mamy wszystko. Proszę bardzo. Plus Paint Job Packera jest taki, że bierzemy... Aha, tu jeszcze wam pokażę od razu, wiem, niezbyt zwięźle mówię, ale ten manifest. W manifestie jest zawarte wszystkie nasze nazwy, tego tutaj nie zmieniamy. Nic tu nie zmieniamy. Material, co wejdziemy do UI, accessory. I DDS icon material, albo tutaj jeden ten ikon. DDS icon material to jest... Tu, gdzie to? Tutaj. To ma być to. W innym oknie, na innym komentarzu mi otwarło. I tu macie ikonkę, już jak wybierzecie malowania, to będzie wasza ikonka. Ja to później też wam pokażę. Co i jak, dobra. To czyli bierzemy tak. Cały ten folder. Kopiuj. Nie ten Paint Job Packer output, tylko ten folder, który jest w środku. Gdzie jest kopiuj? A dobra. Ctrl C. Wchodzimy do mod. Dokumenty Eurotaxometer 2, mod. Tu już parę mam. No tu jest moja mapa, aby własną mapę. Województwo Polskie, zapraszam. Ctrl V. Wkleiło. Teraz wchodzimy tutaj. Vehicle. Eurotax. Upgrade. Paint Job. Kurde, Renatki nie mam. No dobra. Tutaj kabina A. High Super. Każdą kabinę robicie osobno. Ok. I tu mam nasze malowanko. Teraz wejdziemy sobie w grę. Da. Albo w sklep. Czemu gra jest uruchomiona? Nie wiem. Nie wiem dlaczego. Dobra, uruchamy grę. Gra była niby uruchomiona, a ja nie mam włączonej gry. Nie było żadnej ikonki. Naleję sobie picia. Niepotrzebne momenty i tak więc wiecie. Nalajcie. Nie przejmujcie się. A więc. Nie ten. Chociaż ten, dobra, ten. A nie ten, nie mam Renona, ten. Damy. Który? Tu mam Renatkę, o, spoko. Wszystko wywal. Tak. Włączamy. Pendem. Zatwierdzamy. I włączamy grę. Już jesteśmy. Ok. Szybka podróż tutaj. Szybka podróż do Wrocławia. Szybko, szybciutko. Pomin. Jaki papier. Dobrze. Tu chyba mam Renatkę. Gdzie? W ogóle to dobra. Zarządza ciężko odgadnie tutaj. Lepiej nie tego nie mogę. Renaty. Nie mam dwóch aut? Why? To weźmiemy, to wszystko te same w sumie są. Te. O nie, tu Renatkę. Ulepsz. Malowanko. I powinno się pokazać. Jest. I jak widzicie? Teraz siatkę widać, nie? No to nie wychodzi z gry. Alt tab. Gimp. Tak? Gimp. No. A nie to. Ja tego włączam. Tu jest. Dla Atyny jakby co? Najlepiej wziąć w Gimpie. Najlepiej wziąć tutaj, zaznaczyć. Zaznaczenie według koloru. Zaznaczyć na biały kolor. Delete everything. Zaznaczenie. Brak. Mam. W Gimpie musimy dać sobie nową grupę warstw. To przerzucamy do grupy warstw.
W grupie warstw dodajemy nową warstwę. Damy kolor biały. OK. To sobie przerzucimy bliżej i teraz widzimy. Będziemy pracować na tej drugiej warstwie oczywiście. Dla celów tutorialowych walniemy tylko proste rzeczy. Damy tutaj. Tu. Pa. Powiększymy, żeby było widać. Dupa blada. Blada. Dobrze napisałem? A myślę z tym. Tutaj. Bladas. A więcej. Całe auto. I oczywiście tak może malować każdy fragment osobno, zaznaczając tutaj tak samo te owiewki, czy jak to tam się nazywa, spoilery, nie pamiętam, nie znam się. Tu mamy tył, tu mamy górę, tu mamy przód. Co jeszcze? Dla przykładu to wszystko. Wyłączamy sobie siateczkę, żeby nie było widać. I teraz w GIMPie musimy zaznaczyć całą grupę. Całą grupcie zaznaczamy. Klik, ja daję zastąp. I dla mnie to działa łatwiej. Damy zastąp DDS, bo można eksportować jako DDS, a to masz ustawienia, ale po co w tym wystarczy dać zastąp. Mam nadzieję, że zadziała, bo jak nie, to żeby odświeżyć inne malowanie, te malowanie. I co? I mamy białe autko. Pisze dupa blada. To jest najprostsze, co może być. Na przykład jeszcze, a jak ładnie można dopasowywać na przykład. Patrzcie na to. Na tę warstwę będziemy malować. Damy tutaj. Damy sobie kolorek, znaczy pędzel ostry. Kolorek dla kontrastu. Czerwony. I chcemy tak. Robimy sobie tutaj linię. Pod kątem. I chcemy, żeby też na owiewkę szło, nie? To jak damy tak, no to oczywiście będzie dupa blada. Bo to nie dopasuje się do siebie. Zobaczcie na to. Zresztą chyba wiecie, o co chodzi. Tu, tu. Widzicie? Linia jest wyżej niż powinna być. A co robimy? Robimy tak. Alt-tab. Zaznaczamy. Zaznaczenie takie kwadratowe. Tu. I tu to jest. I tak. Ctrl-copy. Ctrl-V. Przesuniemy na oko mniej więcej na początek. Tu damy, tak? Myślę, że tu. Zahaczyć, żeby to się zapisało. Znowu zaznaczamy całą grupę. Zastąp. Proste jak budowa cepa. Odśwież. I spielniczyłem, proszę Państwa. Spielniczyłem. Bo nie zaznaczałem całej grupy, tylko zaznaczyłem siatkę. Jeszcze raz. Zastąp. Zastąpione. Włączamy Error Check Simulatora. Odśwież. Jest. Nawet trafiłem. Ty patrz, widzisz? I to właśnie to jest ten plus tego nie wysunąłem tego jeszcze raz. To jest plus właśnie tego Paintera, że sobie na bieżąco. Znaczy ogólnie to też, jak blenderze, w GIMPie sobie zrobicie siatkę tak dalej i dorzucić to jako mody do folderu mods. To bez tego programu będziecie mogli to zrobić. Tylko, że oczywiście musicie mieć wszystkie manifesty, wszystkie foldery, wszystkie te wszystkie pliki. A ten program A ten program pozwala to, że nie musimy się z tym męczyć. Tylko po prostu źle zapomniałem. Po prostu nam to ułatwia. Nie eksportowałem? Przecież eksportowałem. Zastąpiłem. Tak, jest zastąpiony. I teraz widzicie jak ładnie, jak pięknie. To samo na przyczepie. Bo tu możemy sobie doczepić. I jak ten, to sobie możemy zrobić. Dobrze, to mamy gotowe. Więc wychodzimy. Teraz wam pokażę jak zmienić. Zmienić manifest. A czy sam manifest nie jest, jak te ikonki zmienić. Po co z tego wylazłem?
ale dobra, jak będzie, to możemy zamknąć, bo to jest zastąpione wszystko. Tu przechodzimy do początku. Damy materials, UI, accessory i tutaj jeden, ten akurat ten. No, przełączyło na inny ekran znowu. Mam 4, sorry. Damy sobie powiększę sobie do 400%, żeby łatwo było widać. Zaznaczam tutaj ładnie troszkę więcej. O, mniej więcej idealnie. Dup. Zaznaczenie. Odwróć muszę dać. Teraz delete. Yeah. Dobra, zaznaczenie odwróć. Nie było dobrze. Delete. Sobie wpisujemy. Tutaj. Dupa blada. No. Enter. By Sylfin Xu. Dolną linijkę zaznaczę ładnie. Pomniejszymy. Ipsa, za mało. Pomniejszymy ten. Co by tu jeszcze dać? Przejdziemy tutaj. Main surface. Sobie wpiętrzymy kolorystykę. Na przykład. Zaszaleje błękitna. Wylewka. Tutaj. Pięknie. Klik. Zastąp. Ikona zastąpiona. Możemy wyłączyć. Odrzuć zmiany. I teraz musimy znaleźć jeszcze. Jeszcze to. To tutaj ładnie, tak. To jest menu modów, które możemy włączyć, żeby jakoś ten. Damy otwórz za pomocą GIMP. I nie zmieniamy w ogóle, nie można zmieniać rozmiarów tych plików, tych obrazków tutaj. Tak jak pisze 276 na 162, takie muszą być, dlatego ja daję zastąp, nie edytuję w ogóle rozmiaru pliku. Delete na alfa, nie. Tak, delete na alfa. Delete. Dodamy kolor niebieski. Tu napiszemy. Co to było? Renata T. Musimy zmienić kolor. Kolor zmienimy na. A biały tym razem. Tak. Jak będzie biały wyglądał? Tak, sobie. Renata T. Ups, co? Za dużo. Renata T. Enter. Bye. Zaznaczę sobie. Ej, ty miałeś to wziąć. Zmniejszymy. Bez Sphinxu. Pięknie, idealnie. Zastąp JPG, bo to musi być w formacie JPG. Zastąpione. Wyłącz, odrzuć zmiany. I to ogólnie już wszystko. Więc teraz jeszcze raz włączymy tę grę. Zapomniałem, gdzie ona jest. Tu jest. Tutaj. Nie, 20 minut tutorial, nie jest tak źle. Jest martwy. Prawie, że. Przełącz jeszcze raz. Gdzie to było? Firma? Zarządza ciężarówkami. A Renatkę tutaj. Ulepsz. OK. Włączmy sobie czy. A, nie pokazał. Niebieskie tło jest, bo nie ten. No, Jezus Maria, co ja zrobiłem? To nic, bo właśnie to jest, bo trzeba patrzeć, pilnować ten najlepiej ten, żeby edytować. Chyba, że łączyć warstwę można, ale pilnować, żeby ten dawać folder w GIMPie. Bo tu nie mam napisów, tu powinien być właśnie ten, nie? No, ale to działa. Więc tu własny banner będzie działa. Wejdźmy do głównego menu.
System wyjdź. Nie z gry, czekaj. System jest, było gdzieś ten. Panel startowy, tak. Idziemy do panelu startowego. Mody. I widzicie, Renatka Chi by Sphinx. Tylko to, teraz co, mi się przyniosło gdzieś? Tak, przyniosło. O, tu mam na przykład ten. Dla 2021, dla widza. Tu mam swoje deki, które jeszcze nie zrobiłem, to jest Renatka. Działa? Działa. Zachęcam do lajkowania, jeśli chcecie mieć więcej tutoriali z różnych rzeczy, pierdół z Eurotracka. Jeszcze śmiało. Śmiało i subskrybujcie, lajkujcie inne pierdółki. Dzięki za uwagę. To chwilę potrwa. Niestety, tak to już jest. To wytnij tak. Teraz się to będzie dłużyło. Możesz godzinę, może dwie.